co masz dobrego? Oczywiście. Co masz do... Co masz dobrego? Oczywiście. Co ma? Co masz? Oczekuj. Co masz? Oczywiście. Ja? Dowódco, z moich obliczeń wynika, że to powinno przysłużyć się misji. Tak, dziękuję, U4. Thorald potrzebuje twojej pomocy przy eksperymencie z Eneksem. Czyżby wreszcie mu się udało? Jest w stanie odebrać albom całą ich moc przy użyciu jednego zaklęcia? Powinieneś mu pomóc. Powiedz Thoraldowi, że się tam pojawi, jak tylko zacznie eksperyment. Chodź ze mną. Jesteś otoczony licznym towarzystwem. Daj mi znać, kiedy pojawi się miejsce dla mnie. Wróć. Jasno. Chodź za mną. Dobra. Zastanawiam się, co to mogło być. Czymkolwiek były, dziś są wspaniałym pomnikiem przeszłości.
spotkałem się z Kalaksem. I? Czy odnalazłeś to, czego szukałeś? Nie, ale zrozumiałem prawdziwą naturę mojego brata. Prawda? Nigdy nie jest łatwa. Kaja pomoże ci podczas eksperymentu. Naprawdę? Czy jest już gotowa? Dlaczego sam jej nie spytasz? Na pewno jesteś gotowa. A ty? Jesteś pewny, że to zadziała? Nie tylko ty umiesz czarować, Kaju. Jestem pewien swoich odkryć w 90%. W najgorszym wypadku w 60-70%. Ale jeśli nam się uda, nikt się o tym nie dowie. Wszystko gotowe. Możemy zaczynać natychmiast. Powinieneś rozpocząć eksperyment. Niech tak będzie. Zachowaj dystans. To niebezpieczne dla każdego, kto znajduje się w pobliżu. Byliśmy blisko. Zardom musiał wiedzieć, co planujemy. Kolejna samotna próba nie wchodzi w grę. Nawet jeśli odnajdziemy Kaję, przestrajanie wszystkiego do ponownej próby potrwa kilka tygodni. Trzeba jak najszybciej przystąpić do ataku na Lodowy Pałac. Hybryda musi być blisko realizacji swego planu, skoro albowie wkładają tyle energii w powstrzymanie nas. A co z Kają? Uprowadzenie jej wstrzymało realizację moich planów. Zabicie jej też zatrzymałoby transmutację. Czemu więc ją porwał? Zardom musiał dostrzec w niej moc tak jak ty. Z pewnością planuje wykorzystać jej moc dla własnych celów. Interesował się nią. Prosiłbym ją odnalazł. To nie może być zbieg okoliczności. Jak myślisz, dokąd Zardom zabrał Kaję? Ksakor. Zawsze chciał dowodzić. Dostrzegł swoją szansę, by przejąć władzę. Na pewno będzie chciał mieć oko na Lodowy Pałac. Nie może być daleko. A jeśli to nie Zardom odpowiada za twoje niepowodzenie? Co jeśli coś innego zatrzymało twoją przemianę? Jego ingerencja to jedyna logiczna przyczyna. Nie jesteś przekonany. Albo to, albo Elex sam w sobie oparł się transmutacji. Ale to nieprawdopodobne. Nieprawdopodobne? Czy niemożliwe? Opór sugerowałby celowe działanie, świadomość. Elex to substancja, a nie istota. Nie żyje. Eksperyment się nie udał. Co teraz? Musimy polecieć do hybrydy. Wygląda na to, że atak na Lodowy Pałac to jedyny sposób, by zakończyć tę wojnę. Spotkamy się w Ksakorze. Mówiłeś, że walczymy we wspólnej sprawie. Musimy polecieć do hybrydy. I dla dobra całej planety, obyśmy zwyciężyli. Za mną. Tak, tak.
tęsknię za odrobiną akcji. Wiedziałem, że Zardom cię tu doprowadzi. Aura tego miejsca jest straszna. Gdzie jesteśmy? To kryjówka Zardoma, granica Bessy i Xakoru. To by wyjaśniało zachowanie Eleksu. Gdzie on jest? Gdzie jest Zardom? Nie wiem. Od dawna go tu nie było. W takim razie musiał dostać to, na czym mu zależało. I ruszył do Lodowego Pałacu. Ten bydlak mnie sparaliżował i tu zostawił. Musiał to planować od jakiegoś czasu. Dlaczego mnie po prostu nie zabił? Najwyraźniej zależało mu na twojej mocy. Byłaś częścią jego planu, który zmierzał do odzyskania pozycji w Lodowym Pałacu. Widocznie okazałaś się dla niego zbyt silna. Nie wiem, co nim powodowało, ale popełnił błąd. Drugi raz nie dam cię tak zaskoczyć. Dziękuję, że mnie odnalazłeś. Jak się czujesz? W porządku. Widzę, że nie radzisz sobie ze swoimi uczuciami. Widocznie kierowanie się logiką jest dla ciebie bardziej naturalne. Będę ci pomagała, jak tylko mogę. Ludzie wspierają tylko tych, którzy myślą w taki sam sposób jak oni. Tych, którzy naprawdę dbają o ich sprawy. Tu szuka kłopotów. Thank you.
widziałeś Werdyka, mojego ojca? Myślałem, że podróżuje z tobą. Nie wiem, gdzie teraz jest. Jestem gotowy, by zaatakować Lodowy Pałac. Wiele udało ci się osiągnąć. Wciąż jednak nie rozumiem twoich intencji. Co masz na myśli? Po której stoisz stronie? Chcesz obalić hybrydę, czy motywuje cię tylko żądza zemsty na Eleksetora? Jestem po stronie wolnych ludzi. Ksakor ich wykorzystuje. Trzeba położyć temu kres raz na zawsze. Ale jakie są twoje zamiary wobec hybrydy? Przyznasz, że dąży do kontroli nad przeznaczeniem Alpów? Zgodzimy się walczyć u twego boku jedynie, jeśli nasze interesy będą się pokrywać. Hybryda musi zniknąć. Stare dyrektywy muszą zostać przywrócone. Powiedz, co zamierzasz? Trzeba położyć kres rządom hybrydy. Ta wojna nie może skończyć się inaczej. A więc staniemy u twego boku. Wydam rozkazy rozpoczęcia ostatnich przygotowań. Spotkamy się ponownie w Ksakorze. Zwycięstwo będzie nasze. Super!